Anton Czechow. Order. Nauczyciel progimnazjum wojskowego, registrator kolegialny Lew Pustiakow, sąsiadował ze swoim przyjacielem Ledieńcowym. Do niego też skierował swe kroki rano w dzień Nowego Roku. Uważaj, Grisza, o co chodzi? powiedział po zwykłych życzeniach noworocznych. Nie byłbym cię trudnił, gdyby nie konieczna potrzeba. Pożycz mi, mój drogi, na dzisiejszy dzień Twego Stanisława. Jestem dziś zaproszony na obiad do kupca z pieczkina. Znasz przecież tego durnia z pieczkina. Okropnie kocha się w orderach i niemal za łotrów uważa tych, u których nie dynda coś na szyi albo na piersi. A oprócz tego ma dwie córki. Wiesz, Nastia i Zina. Zwracam się do ciebie jak do przyjaciela. Rozumiesz mnie pożycz mi z łaski swojej twego orderu. Wszystko to wypowiedział Pustiakow, jąkając się, rumieniąc i trwożnie spoglądając na drzwi. Ledieńców zaklął, ale się zgodził. O godzinie drugiej po południu Pustiakow jechał w dorożce do spieczkina i odchyliwszy trochę futra, spoglądał na swoją piersi. A na piersi świecił po złotą i połyskiwał emalią cudzy Stanisław. Więcej jakoś szacunku nabiera się do siebie, rozmyślał nauczyciel. Mała rzecz. Kosztuje nie więcej jak pięć rubli, a jaką sprawia furorę. Przyjechawszy do spieczkina, rozpiął futro i nie spiesząc się, płacił dorożkarzowi. Zdawało mu się, że dorożkarz, ujrzawszy jego szlify, guziki i Stanisława, skamieniał z zachwytu. Pustiakow chrząknął z zadowolenia i wszedł do domu. Zdejmując w przedpokoju futro, zajrzał do salonu. Siedziało tam już przy podłużnym stole obiadowym z piętnaście osób i jadło obiad. Słychać było gwar, rozmów i brzęk talerzy. — Kto tam dzwoni? — dał się słyszeć głos gospodarza. — A, to Lew Nikołajcz, prosimy. Spóźnił się pan nieco, ale to nic nie znaczy. Dopiero cośmy usiedli. Pustjakow wypiął pierś. Podniósł głowę i zacierając ręce wszedł do salonu. Ale tu ujrzał coś okropnego. Przy stole, obok Ziny, siedział jego kolega służbowy, nauczyciel francuskiego Tremblant. Pokazać Francuzowi order, znaczyłoby to wywołać masę przykrych zapytań, znaczyłoby zblamować się na całe życie. Pierwszym odruchem Pustiakowa. Było albo zerwać order, albo uciec. Ale order był mocno przyszyty, ucieczka zaś była niemożliwa. Błyskawicznym ruchem prawej ręki zakrył order, pochylił się, oddał niezgrabnie ogólny ukłon i nie podając nikomu ręki, usiadł na wolnym krześle, właśnie vis a vis swego kolegi francuza. Widocznie wstawiony, pomyślał Spieczkin, spojrzawszy na jego twarz roztargnioną. Przed pustiakowem postawiono talerz z zupą. Wziął lewą ręką łyżkę, ale przypomniawszy sobie, że lewą ręką nie wypada jeść w przyzwoitym towarzystwie, wymówił się, że już jadł obiad i że mu się jeść nie chce. — Ja już jadłem, merci — wybełkotał. — Byłem z wizytą u wuja Jelejewa i ten mnie namówił tego zjeść obiad. Duszę Pustiakowa ogarnął smutek żałosny i wściekły gniew. Od zupy rozchodził się ponętny zapach. A nad je unosiła się niezwykle apatyczna para. Nauczyciel spróbował zwolnić prawą rękę i zakryć order lewą, ale zaraz zrzekł się tego zamiaru. Spostrzegą! Ręka będzie przeciągnięta przez całą pierś, bo myślą, że chce śpiewać. Kiedyż już raz na Boga skończy się ten obiad? Najem się w restauracji. Po trzecim daniu. Nieśmiało jednym okiem spojrzał na Francuza. Tremblon, mocno czymś zakłopotany, również patrzył na niego i też nic nie jadł. Spojrzawszy na siebie nawzajem, jeszcze więcej się obaj zmieszali i oczy spuścili na puste talerze. Spostrzegł. Podlec. pomyślał Pustiaków. Z gęby mu patrzy, że spostrzegł. To łajdak. Denuncjant. Zaraz jutro opowie dyrektorowi. Gospodarze i goście. Zjedli czwarte danie, zjedli z łaski losu i piąte. Wstał jakiś wysoki pan z szerokimi włochatymi nozdrzami, garbatym nosem i zmrużonymi od urodzenia oczami. Pogładził się po głowie i wyrzekł. Eee, e, proponuję e wypić za rozkwit siedzących tu dam. Wiesiadnicy wstali z hałasem i wzięli do rąk kieliszki. Głośne, hurra, rozległo się po wszystkich pokojach. Pustiakow wstał i ujął swój kielich lewą ręką. — Lwie, Kołajewiczu, oddajcie z łaski swojej ten kielich Nastazji Timofiejewnie! — zwrócił się do niego jakiś mężczyzna, podając mu kielich. — I namówcie ją, żeby wypiła. W tym przypadku Pustiakow ku wielkiemu swemu przerażeniu zmuszony był puścić w ruch i prawą rękę. Stanisław z pomiętą czerwoną wstęgą ujrzał nareszcie światło dzienne i zabłysnął. Nauczyciel zbladł, pochylił głowę i nieśmiało spojrzał na Francuza. Ten zaś patrzył na niego osłupiałym, pytającym wzrokiem. Wargi jego uśmiechały się chytrze, a z twarzy powoli znikał wyraz zakłopotania. Juliuszu Augustowiczu, zwrócił się do Francuza gospodarz. Niech pan poda tę butelkę swemu sąsiadowi. tremblon nieśmiało wyciągnął prawą rękę do butelki i. O szczęście. Pustiakow ujrzał na jego piersi order. I to nie Stanisława, lecz Annę. Więc i Francuz poszachrował. Pustiakow roześmiał się z zadowolenia, siadł na krześle i rozparł się szeroko. Teraz już nie było potrzeby ukrywać Stanisława. Obaj popełnili ten sam grzech. Nie mógł więc już jeden drugiego zadenuncjować i skompromitować. A, hmm. Mruknął z pieczkin, ujrzawszy order na piersiach nauczyciela. Tek! – powiedział Pustiaków. Dziwna rzecz, Juliuszu Augustowiczu jak mało było odznaczeń przed świętami wielu u nas pracuje, a dostaliśmy tylko my, pan i ja dziwna rzecz. Tremblą potrząsnął wesoło głową i wystawił naprzód lewą klapę, którą zdobiła Anna trzeciego stopnia. Po obiedzie Pustiakow wchodził po wszystkich pokojach i pokazywał pannom order. Było mu wesoło i lekko na duszy, chociaż głód nieco dokuczał. Gdybym przewidział taki obrót, myślał sobie z zawiścią, spoglądając na Tręblą, który teraz rozmawiał z gospodarzem o orderach, byłbym sobie przypiął Włodzimierza, że też się nie domyśliłem. Ta jedna myśl tylko dręczyła go trochę. Poza tym czuł się zupełnie zadowolony.